Cześć, Malkowicowie! Witajcie, seria Ekstra Klasa Games. Odcinek pierwszy. Zakończyła się pierwsza kolejka Extra Klasy Games, w której um, zmierzyłem się z reprezentantem Standecji Nowy Sącz, z zawodnikiem Moniku Roberto, który wygrał um, mocno obsadzony turniej lanowy, podaje się na początku listopada. I dzięki temu, um, właśnie jako ten przedstawiciel pierwszej ligi, awansował do Extra Games jako jeden z dwóch zawodników, drugim jest ADK, ale o tym wspominałem w odcinku. W którym zapowiadałem całą serię i i to czym Extra Casa Games w ogóle jest. Gramy dwa mecze: mecz i rewanż, sześć punktów do zdobycia. No i nie przedłużając, przechodzimy do tego spotkania. Co warte tutaj nadmienienia, nie miałem okazji wcześniej nigdy z tym zawodnikiem zagrać, także. Chciałem jeszcze tylko nadmienić, że partnerem mojego kanału jest eneba.com, czyli platforma, na której możecie kupić gry w wersji cyfrowej, ale nie tylko, bo jeszcze oczywiście do ładowania na PlayStation, na Xboxa, na Steam'a, gdzie tylko byście chcieli. Najlepsze gry 2022 roku, aktualnie w Enebie na przecenie z kodem Best of, 2000, Best, of 22, Best of 22, który jest ważny do 8 stycznia. Jak sobie tutaj przeklikamy, no to widzimy takie tytuły, których niestety nie miałem okazji ogrywać, bo jestem gościem, który oprócz FIFA i cs naprawdę nie ma zbytnio czasu, żeby ogrywać takie najgorętsze hity, ale chciałbym to y, zmienić, żeby raz na jakiś czas w sobie w coś pograć. Plague Tail to z kolei moja małżonka y, zagrywała się w pierwszą i w drugą. Część tych opcji jest naprawdę dużo gry sportowe, Formuła 1, jest NBA 2K Najnowsze, no to też, że sporo prostów z FIFA grywa w NBA. -a. Warto też zajrzeć oczywiście tutaj na różne zakładki. Są karty podorunkowe do PlayStation Network w dobrej cenie, bo na przykład widzimy, że ta karta za 50 zł jest do kupienia w cenie 47 z groszami. Karty do Steam, tak samo doładowania różne jeśli chodzi o FIFA Points, Origin, PlayStation Network, Xbox Live. No i tutaj też dedykowane zakładki dla każdej platformy PlayStation, Xbox czy też nawet Nintendo. Linki do NB macie w przypiętym komentarzu oraz w opisie filmu, a my przechodzimy już do spotkania inaugurującego Ekstraklasa Games. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po moim rywalu. Patrzymy na skład: był tam Lucio, Varan, Ture oczywiście Ronaldo Nazario w ataku. No i miałem tutaj taką zagwostkę Mam obecnie trzy taktyki przygotowane. Taką powiedzmy bardziej ofensywną, średnio ofensywną i taką bardziej defensywną 4-4-2. No i mówię, dobra, zaczniemy sobie na niego tą średnią ofensywną, czyli 4-3-2-1 z wysuwającym się bocznym obrońcą Hakimim i zobaczymy, co z tego będzie. No ale też ważne jest wejście w spotkanie i rozpoznanie przeciwnika. Co on będzie tutaj grał. No i początek taki, że zobaczcie, dużo otrzyma tej piłki, nie Przyspiesza parę razy, oczywiście mógłby już gdzieś tą piłkę zagrać, ale zamiast gdzieś grać do przodu, no to robi bączka, kręci się i, i, i tę piłkę utrzymuje gdzieś w środkowej strefie boiska. No trudno, no nie ma się co w ogóle tym przejmować, trzeba grać swoje, jakiś tutaj presję drugiego zawodnika, próbuje oczywiście się przełączać manualnie, czasem prawą gałką, czasem z wykorzystaniem L1. No i szukamy tutaj możliwości do przechwycenia piłki. Walker cały czas na prawej stronie. No jest szósta minuta, ja jeszcze oczywiście nie pomochałem futbolówki, no ale teraz jak już zdecydował się przyspieszyć przeciwnik, no to zrobił to kompletnie off-timing. No i zyskujemy piłkę po raz pierwszy w tym spotkaniu. Trzeba poczuć futbolówkę Messi w środku pola, jako ten lewy, środkowy pomocnik. Stwierdziłem, że też troszkę poszanuję Piłkę i zobaczymy, jak dalej to spotkanie się potoczy. 12 minuta spotkania. Tutaj próbuję doskakiwać pressingiem, i za chwileczkę zobaczycie, że to mi się opłaci, gdyż Ginola przejmie piłkę Nkunku. No i tutaj bardzo ładny player lock, zagranie do Nazario. No i moim zdaniem, mogłem zrobić coś więcej w tej sytuacji. To znaczy, po zagraniu tej piłki do Ronaldo. Nazario spokojnie mogłem tutaj nie obracać się w stronę jakby środkowej części pola karnego, tylko po prostu przyjąć, na lewą nogę, weź karne i uderzyć po drugim słupku. Po prostu tak trzeba było zrobić. No, ale jak widać to się nie udało. Ale też dzięki temu troszeczkę można wyczuć rywala to jak broni w tych sytuacjach jeden na jeden. Chwilę później, wydaje mi się, że już bardzo, ale to bardzo groźna sytuacja. Wrzutka w pole karne, zinola, główka broni Wandersar. No i supek, no i tak sobie myślę, kurczę, czyżby wracały demony Extra klasa Games, czyli będę gdzieś tam nieskuteczny, rywal skontruje i za chwilkę to on wyjdzie na prowadzenie, ale szybciutko te myśli trzeba było z głowy wyrzucić. Co prawda mecz jest krótki, to jest 2 razy 6 minut oczywiście, ale po prostu trzeba się skupić na tym, żeby każdą akcję przeprowadzać mądrze, dobrze i solidnie. Tutaj ładny player Rock. Do Nazario, zobaczcie jak Hakimi w tej formacji 4-4-1 tutaj się ofensywnie podłącza, no ale to przyjęcie takie sobie, to przyjęcie takie sobie, no ale szukamy gdzieś tutaj po linii zejścia w pole karne, no... Tutaj to jest groźna sytuacja, i tu, tu, tu trzeba coś robić mądrego. Tu trzeba zrobić coś mądrego, bo to jest dobra sytuacja w ogóle, że znajdujesz się przed polem karnym rywala, mając tyle opcji na zagranie. No i to podanie nie było dobre do Ginoli, także gdzieś też ten stresik po mojej stronie lekki był. Ale cały czas graliśmy tutaj swoje. Teo Hernandez z lewej strony rozegranie, turę, świetny tutaj obrót. No i wyprowadzenie piłki stoperem. Bardzo ładne podanie do. Messiego, Messi, Messi do Ginoli, Nazario, oj tutaj e, delikatnie szczęśliwie dostępną piłkę, ale jaki znakomity obrót Nkunku. Jest debiutancki gol w Ekstraklasa Games, wychodzimy na prowadzenie, 1 do 0 w 33 minucie. i teraz zobaczcie, co mój rywal próbuje zrobić, bo tutaj kick-off, o którym wielokrotnie wspominałem i wielokrotnie robiłem na swoich transmisjach podczas swoich spotkań, tu był blisko szczęścia, ale też wydaje się, że finalnie mógł to zrobić lepiej niż po prostu oddawać taki strzał na zasadzie, może się uda. 45 minuta spotkania, ostatnia akcja pierwszej e, połowy. No i znowu to długie zagranie. E, tutaj Mbappé przebija się. No i sytuacja sam na sam, jeszcze gdzieś do bitka. Nie udaje się podwyższyć e, prowadzenia, ale zobaczcie ten zróżny. no Tu był potencjał, wydaje mi się, na bramkę kolejki. Ginola z takiego, no nie wiem, no, strzała laibra Ibra, pół woleja. E, na wyskoku jeszcze na zielonym, już udało mi się to stajmować. I poprzeczka, czy tam słupek, także e, dwa słupki. Dawida Ginoli. W pierwszej powie spotkania prowadzimy na do zera. Druga połowa. Wprowadzamy tutaj Ginola mocnym podaniem prostopadłym. No i ej, odproszę cię, no mądrzej. Mądrzej w tych sytuacjach. To trzeba po prostu wykorzystywać. Trzeba podwyższyć wynik. 68 minuta spotkania. Rozgrywamy piłkę pozycyjnie na przedpolu. No i to jest bardzo dobra akcja. Tutaj kontekstowy zwinny drumming na zarej. i tu powinno być 2-0. No tu powinno być 2-0. Driven shot, ale gdzieś Wandersarto to wybronił. Ale że tutaj w 69 minucie. Nie strzelamy na 2 do 0. No to ja już nie wiem, dlaczego tutaj Nazario tej nogi tu nie dołożył. Świetny tutaj dryblikiem Mbappe. No i dużo, dużo szczęścia po stronie rywala, moim zdaniem. W tym meczu już nic więcej się nie zadziało. Także wygraliśmy pierwsze spotkanie 1 do 0. 3 punkty do ligowej tabeli zanotowane. Dobry start, bo pamiętam jak w zeszłym sezonie wystartowałem w Ekstraklasa Games i. Oj, powiem Wam szczerze, że. Tam to nie był dobry start. tamto nie był start. Po. Bo... W połowie sezonu gdzieś byłem w okolicach 12, 13 miejsca w tabeli, czy też nawet 14, i dopiero pod sam koniec sezonu udało mi się gdzieś przebić do tej czołowej ósemki. Finalnie zakończyłem sezon bodajże na miejscu numer 7 Na miejscu numer 7, co było takim wynikiem typu ok, no bo zakwalifikowaliśmy się na te, na te baraże, ale w tym sezonie bardzo chciałbym powalczyć po prostu o top 4, żeby mieć bezpośrednią kwalifikację na wielkie finały LANowe. No i zaczynamy spotkanie rewanzowe. Warto byłoby tutaj zdobyć drugie trzy e, punkty i zanotować świetny start sezonu e, w postaci sześciu oczek, ale początek dużo bardziej żwawy ze strony e, mojego oponenta. Widać, że troszeczkę presja z niego zeszła, zaczął sobie tutaj grać krótkimi Badaniami. No i fajna próba zagrania do e, Nazario, ale w porę byłem tutaj czujny i po prostu zgrałem głową do e, bramkarza, wiedząc, że spokojnie do Naruma będzie mógł to e, wyłapać. No i tutaj widzicie już obrót, już tutaj większy pressing przeciwnika. E, jesteśmy ha Hakimim e, z prawej strony. No i trzeba dobrze tę piłkę wyprowadzić. Jajaturę, świetne wyprowadzenie. No i Bejot, wprowadź to lepiej. Zrób z tego jakąś sytuację. No może teraz. Messi, jesteśmy w półkardym. Co ja tutaj w ogóle zrobię? Jeszcze nie wiem. E, po, zakiwam się na śmierć. Nazar jeszcze tę piłkę będzie mieć, ale finalnie Mendy to przechwyci. No muszę być bardziej zdecydowany w takich sytuacjach. Piętnasta minuta, znowu piękne podłączenie Hakimiego. Musimy tutaj zagrać się przez wchodzącego Nkunku do Messi'ego. Messi, Messi, ale dlaczego tutaj taki długi touch był, wiecie, przełożenie piłki na lewo w nogę, no i przez to Mbappe był na spalonym. Gdyby to zrobił tak, taki ten dribbling byłby krótszy, to wydaje mi się, że... Byłbym w stanie tutaj zagrać tą piłkę szybciej, bo faktycznie Mbappé świetnie się tutaj uwolnił z pod opieki obrońców. 21 minuta spotkania. Ty Hernandez ładnie się tutaj przebija. Lubię tutaj grać tymi skrzydłami, znajdować się te przestrzenie. No i Mbappé. Ach. Moja wina. Moja wina. Trzeba było to zrobić mądrzej. Trzeba było to zrobić po prostu mądrzej, w bardziej zdecydowany sposób. Wiedząc, że bramkarz przeciwnika jest tak blisko i będzie po prostu próbował tę piłkę mi wygarnąć. No i teraz najlepsza sytuacja małego rywala. Przez całe dwa spotkania. Gdzie tutaj popełniłem błąd? Oj, fatalnie tutaj, tym Tomorim wyszedłem. No i zobaczcie. Nazario, Nazario. Stres. Chyba tak to mogę po prostu nazwać, bo ja wiem, że Roberto jest bardzo dobrym e, zawodnikiem. To jest poziom, wiecie. 800, 900 punktów w, w liternej dywizji na PlayStation 5. Wygrywał te turnieje. Wygrywał też kwalifikacje Open do kadry. No i w takiej sytuacji ja troszeczkę wyświetlałem bramkarzem, tak? On czuł tą presję na pewno, że mogę biec dalej i spróbować mu tą piłkę wygarnąć. No ale tu już się cofnąłem. Tu już się cofnąłem i generalnie w tych sytuacjach chyba najciekawszym sposobem wykończenia i też bardzo skutecznym jest albo zwykły strzał mocny na zielonym po długim słupku, albo też można powershotem, bez zielonego, i też fajnie te sytuacje się w, tej, w, w tego typu akcjach kończy. No i przerwa, przerwa, słuchajcie, no miałem te sytuacje, jakieś tam miałem. Najgroźniejszą miał Roberto, Tom sam na sam, no ale patrzę na statystyki. No, bramki nie zdobyłem, miałem większe przynajmniej piłki, ale ja nawet czego tutaj nie oddałem finalnie? Graliśmy 4-4-2, czyli graliśmy tą taką najbardziej defensywną y, opcję. Od początku spotkania stwierdziłem, że spokojnie będę szukać tych swoich szans, ale mówię, kurczę, no spróbujmy powalczyć o zwycięstwo, bo te remisy, ten, ten, ten jeden punkt gdzieś tam w końcowej tabeli nie będzie miał aż tak dużego znaczenia, a jeśli zgarniemy trzy punkty, no to to już jest potężny zastrzyk, jeśli chodzi o końcową pozycję w klasyfikacji. Więc stwierdziłem, że w drugiej połowie zacznę tą najbardziej ofensywną taktyką, którą miałem przygotowaną, czyli 4-1-2-1-2 z ofensywnie podłączającymi się bocznymi obrońcami. No i proszę bardzo, 48 minuta. Jaja Ture utrzymuje się przy piłce. Ładnie do tutaj zagrał. No i to Hernandez w akcji rozegra do Mbappé. Mbappé, kontekstowy zwinny dribbling do Messiego. No i Messi, Messi z prawej nogi znalazł tą lukę. I strzelił gola na 1 do 0, także opłaciła się ta zmiana taktyki, opłaciło się to ryzyko. Jeszcze 82. minuta spotkania, przeciwnik atakuje, no już trzeba uważać, mamy przechwyt, ale... Muszę tutaj mądrzej grać, wiedząc, że jest tak ostry pressing ze strony oponenta Mbappé. No i dobrze, że on się do końca tutaj nie obrócił hmm, tym Mbappé, no bo naprawdę próbym sobie w brodę, gdybym w takiej sytuacji stracił bramkę. A to już 92. minuta spotkania. Mbappé przy linii, zagranie do Nazario, Hill to kill, próba strzału, ale to wszystko ładnie przyjmie sobie Neymar, Neymar, Neymar. Jeszcze poda do Mbappé po bonerollu, 2 do 0. Takim wynikiem kończymy spotkanie. Numer 2, no i zdobywamy 6 punktów w ligowej tabeli. Dzięki za ten odcinek, kibicujcie dalej. Oczywiście, do usłyszenia w kolejnym materiale już jutro, kolejna kolejka. Trzymajcie się, na razie.